Hej, witam Was z Ukrainy. Jesteśmy w tej chwili gdzieś nad Prutem. Byliśmy w Mołdawii. W nocy przekroczyliśmy granicę. Na granicy było bardzo szybko, było ok, tylko talończyk powinien mieć dwie pieczątki. Oj, powinien mieć cztery, a Daniel zabrał tylko dwie i musieliśmy się cofać. I ogólnie śmiali się z nas. Ale jakoś przejechaliśmy. Byliśmy tutaj na Ukrainie grubo po północy. Była bardzo ładna pogoda, wszystko było pięknie, fajnie. No i dzisiaj budzimy się nad tym Prutem. A tu jest po prostu taka jesień. Jest jakaś totalna zlewa, wichura. Daniel w ogóle chodzi, patrzy wkurzony, czy w ogóle wyjedziemy stąd. A, Daniel, jak oceniasz tą sytuację? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale... Po Morzu Czarnym taka pogoda to jest szok. Szok termiczny. Szok termiczny, no. Ale już się robi też fajna pora, żeby sobie pomorsować. No to dzisiaj będziesz się morsował. Pokaż na dworze jesień, bo ja nie wychodzę, mam mokrą głowę. Przecież wszyscy widzieli jesień, muszę najpierw ten. Wszyscy już widzieli, tylko my jeszcze nie widzieliśmy jesień. Ale się już zbliżamy. Trochę odsłoń lusterko. Trochę się koła ślizgają. Prawo modna. Nieźle. Nie no, damy radę. Ale czekaj, tam są jakieś kałuże. Damy rady. Bo tu przejechać ten rowek. Nie. Das Auto. O, jest ta tama, co jej nie widzieliśmy. Jest matka. No nie takie miejsce na... I stolik. Postój nie jest... I koparka. Nie, było fajnie, bo było cicho i taki fajny był szum od tej tamy. Rano przyszła jakaś babcia, zajrzała przez okno i uciekła. Nie spodziewała się, że mogą ludzie być. O, i to jest Prutek. To nie jest Prutek, to jest kanał po Prutku. Prutek to była tama. No to co to jest? Kanał jakiś był, na mapie kanał. Od noga Prutu. Od noga. Albo Pruta, jak to się odmienia? Prutka 2. Czas powrotów i czas podsumowań tego pięknego kraju, w którym już sama flaga nastawia optymistycznie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale te dwa kolory mają duże znaczenie dla Ukraińców. Niebieski to jest błękit nieba, natomiast żółty to jest bogactwo ziemi, zboże. W historię nie będziemy wchodzić już w szczegóły, bo to różnie może wyjść. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, musimy żyć dniem dzisiejszym i to podsumujemy. Zaczniemy od dróg i od granicy. Wybierając się na Ukrainę, trzeba liczyć się z tym, żeby przekroczyć granicę, to trzeba mieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to czas, ale o tym więcej w naszym pierwszym vlogu, tutaj pojawi się gdzieś karta. A drugą rzeczą, o której nie można zapomnieć, to jest zielona karta. No i paszport. No i paszport. Trzy rzeczy. I cierpliwość. Cztery. Gdy już nam się uda do nich wjechać, to warto też powiedzieć coś o drogach. Wcale nie jest takie trudne, jak się powszechnie wydaje. I nawet kamperem nie jest to takie trudne. Wiadomo, chyba że jesteś przemytnikiem papierosów i... Masz coś na sumieniu. Nie masz coś na sumieniu. Może być ciężko. Są bardzo wyrozumiali, nie są wcale tacy źli. W ogóle Ukraińcy są bardzo mili i pomocni. To co mogę powiedzieć o ludziach. O ludziach, no to zacznijmy od ludzi. No to chyba najlepsza sytuacja, jak staliśmy na
że korek spadł mi na osłonę pod silnikiem. No i srogo sobie zakląłem z tej sytuacji, że nie mogę go wydostać. Coś tam zacząłem szukać go. I nie wiadomo skąd pojawił się Ukrainiec. I powiedział, że ma części. Jak mam problem, to mi chętnie pomoże. Ja mówię, że nie, że to chodzi o korek, że dziękuję mu bardzo za pomoc. Była też taka sytuacja, to też było na klifie. Ja nurkowałem za muszelkami i Aldona poszła do samochodu, no i widzę dwóch Ukraińców, coś tam chodzi, obserwuje. Naokoło kampera. Naokoło kampera, myślę, no sama jest. Ja mam chwilę do klifu, pójdę, zobaczę, co tam się dzieje, żeby nie czuła się zagrożona. Jak się potem okazało, chłopaki się czaili po to, bo im padł akumulator. Zobaczyli pusa. Nie, no zobaczyli pusa i po prostu chcieli na kable odpalić ten swój samochodzik. Ale to takie właśnie, jak się jedzie i ma się... No to jest uprzedzenie, ewidentnie miałem tak. Uprzedzenie do nich broni. Po czym odpaliliśmy samochód, a Ukrainiec cyk i daje mi pieniądze. Ja mówię, że absolutnie nie wezmę, że nie. On jeszcze raz mi pieniądze. Ja mówię, że nie ma mowy. I się odwróciłem, poszedłem, więc... Nie, no normalna sytuacja. Pada akumulator. Ale... Wyobraźnia wtedy działa. Znaczy, to też nie jest tak, że na Ukrainie można być całkowicie wyluzowanym. Jakieś, no wiadomo, to wszędzie trzeba mieć te... Trzeba być czujnym. Trzeba być czujnym. W każdym kraju. Ale też, no nie przesadzajmy, że aż tak bardzo. Ale ogólnie Ukraińcy nas bardzo pozytywnie zaskoczyli. Bardzo mieli pomocni. Ja powiem o dwóch sytuacjach, które mnie mocno też zaskoczyły. Pierwsza sytuacja to była w piwnicy, kiedy okazało się, że jesteśmy Polakami i nie znamy rosyjskiego, a jesteśmy w rosyjskojęzycznej grupie z przewodnikiem. To nagle wyskoczył jakiś Ukrainiec i powiedział, że może po ukraińsku będzie lepiej, może on będzie nam tłumaczył. No może, tak. No, byliśmy tydzień czasu na Ukrainie, to coś tam... Coś tam znaliśmy. No i rzeczywiście tam tłumaczył, dopytywał się, siadł za nami i rzeczywiście dzięki niemu coś tam więcej wynieśliśmy z tej piwnicy. Dokładnie, tak było. To, a nie musiał tego robić, bo to był z rodziną sytuacja. A druga sytuacja była, jak staliśmy nie na klifie, tylko na samej plaży i byliśmy zajęci całkowicie przyrządzaniem kolacji. Nagle wyskoczył Ukrainiec, który stał obok w FedExie, o którym mówiliśmy w odcinku. Tak. Pojawi się też karta. Jak inni w ogóle nam nie mówili dzień dobry, cokolwiek, udawali, że nas nie ma, to ten jeden takim fajnym angielskim z rosyjskim akcentem wytłumaczył nam, że nie zepsuł mu się, tylko osłabił w jakiś tam sposób akumulator, chciałby sobie go podładować, czy nam nie będzie przeszkadzało, jeżeli przez 5 minut on to parkota, my tutaj jemy. Ale przywitał się i to było takie fajne. Ale też się nie pytać, tak? Nie witają się, no nikt nie wchodzi w parady, nie ma takiej trochę ścibskości u nas tak, w naszym nie patrzą narodzie. Się tak, jak Polacy. W narodzie jest tak, że każdy tu tak, sobie popatrzy, a tu się rozejrzy. Tak, zazdrości, to w ogóle się nie patrzą. Zazdrością, prawda? No tak, to jest taka większa. Małpa taka, sąsiad to bo. Ale rzeczywiście mają wywalone. Po prostu żyją. Kiedyzaki. No, bardziej czuć los w tym narodzie. I właśnie z tego sobie nie zdawaliśmy sprawy. Absolutnie. Następna sprawa to chodziły takie słuchy, przynajmniej mnie dochodziły takie słuchy. Dochodziły słuchy. Może od początku. A Dona miała głosy. Ja miałam głosy. W głowie, że... Nie, osoby, które były na Krymie, czy w Odessie, czy w ogóle na Ukrainie, często mówią o tym, że Ukrainki to takie są piękne, kobiety najpiękniejsze w ogóle na świecie i tak dalej, Daniel.
odpowiedź na to. To będzie ciężkie, bo nie wiem, czy mam się zachować dyplomatycznie. Czy dokumentalnie dla naszych widzów mam powiedzieć, jak jest? Nie, no mów jak jest. Znaczy, nie ma tak dużo brzydkich dziewczyn, o tak bym powiedział. Ale czy one są jakieś specjalnie piękne? No są sumianki. Jest dużo, o wiele dużo ładniejszych Polek. Tylko, że tam procentowo te dziewczyny są bardziej zadbane, może bym tak powiedział. One chyba czują to, że w zależności od tego, jakiego męża znajdą, to tak będą miały ułożone życie. Ale jest, kilka ładnych dziewczyn jest. Jak nie możecie znaleźć w Polsce, to na pewno tam może nie tyle będzie prościej, ale nie wiem. Co ale, a co powiesz o ukraińskich mężczyznach? To już każdy sobie może w Polsce pooglądać, bo oni się dużo nie różnią. Są gladiatorami z nerkami przepasanymi przez klatę i w dresikach. W sumie u nas, ja tam kiedyś też chodziłem w dresie, dresów nie mam. Znaczy chodziłem, no to jest wygodny. W dresie już. Wygodny strój. Chodzisz cały czas. To jest wygodny strój. No to teraz ja. Ja uważam, że w ogóle Słowianki są najpiękniejsze na świecie, tak, ale wydaje mi się, że jednak w Polsce... No według Ciebie są najpiękniejsze na świecie. W Polsce sobie. Jest, tak, dużo więcej. Polska, Słowacja... Bo dużo właśnie nawet... Bo tutaj... No, znajomy mam, co lubią te takie ciemniejsze, czyli gdzieś, bo im się bardziej Mołdawianki podobały. Tak, bo jeżeli chodzi o Ukraińców, to w ogóle nie jest mój typ lody. Nie widziałam ani jednego przystojnego głowa przez dwa tygodnie. No po prostu... A ja? Oprócz Ciebie. Widziałaś mnie codziennie. Natomiast w Mołdawii miałam wynagrodzone tam wynasy, które mi się podobają właśnie bardziej na codziennie niż wcześniej. Ale tam też kobiety, one są takie wymieszane. To są, mi chodzi o kolor w ogóle skóry. Bo Mołdawianie, jak... oni są tacy wymieszani. Trochę Słowian, trochę właśnie takiej urody słowiańskiej, trochę tureckiej, trochę rumuńskiej. I są tak fajnie wymiksowani. Podoba mi się taki typ urody. To który Ci się tak podobał na Mołdawii? A który nie? Byliśmy tam dwa dni, więc ja wszystkich z twarzy pamiętam. Drogi, to nagranie robimy bez żadnej stabilizacji oprócz tej, która jest w aparacie, więc drogi są. Nie jest tak, że za granicą wjeżdża się od razu na żółtówkę. Dużo dróg jest w bardzo dobrym stanie. Dużo jest bardzo złym. No nie, procentowo bym powiedział, że jest dużo zależy dobrym. Tak, zależy. Główne drogi są bardzo dobre albo dobre. Natomiast jak się zjedzie gdzieś tam już bardziej na prowincję, to te drogi są, jak są dostateczne, to jest dobrze. Dobrze są. To, na co trzeba uważać, jadąc nocą na Ukrainie, to ani kunie, ani traktory, ani ludzie, czy pieszo, czy na rowerach, nie dbają o to, żeby byli widoczni z daleka. I nagle może się okazać, że trzeba zrobić test łosia kamperem. A każdy wie, że to nie jest taka prosta sprawa. Co to jest test łosia? Minięcie przeszkody szybko. To jest test łosia? To się nazywa test łosia. O, patrz, ja się cię nie dowiem. Przy okazji podsumował. No, ale takie podsumowanie z tobą już. Paliwo. Paliwo jest o wiele tańsze od naszego. Jakościowo, w zależności jak macie nowoczesny samochód, to może to różnie odczuć, bo nawet jeden Ukraińiec o tym mówił, że nasza maszyna dobra, bo jakiś tam znajomy ma nowszy i już ten Volkswagen psuje się, bo jest złej jakości paliwo na Ukrainie. Myślę, że takie większe sieciówki, te najbardziej popularne, Otto. Okko. Z takim gazem. Może bardziej o to dbają. Albo oni mają jeszcze, jak to płynęły? Łukoli. Łukoli. Nie, zamiast Łukoli to Łukoli. Łukoli. Tak. Jakieś takie markowe. Warto jednak, bo i tak jest tanie to paliwo, warto jednak na takie sprawdzone kupować. Stacji jest dużo. Najwięcej przy biegunce. W
wieczorami może okazać się, że nie wszystkie są otwarte. Nie wszędzie jest woda, ale ogólnie ani razu nie płaci się za wodę. Za napełnienie wody, tak. Na stacjach benzynowych można robić to za darmo. To jest dobra sprawa. I bardzo chętnie pomagają, pokazują, jeżeli mają taki kranik. Ale też nie wiem, z czego to wynika, bo to może trochę wynika z ich ciekawości, bo za każdym razem było śmiesznie, bo się pytali, czy ten nasz samochód na wodę jeździ. Ale jak powiem, że stacja pyta się, czy jest woda i cyk. Tak, tak. Samochód na wodę. Samochód na wodę, tak. To jak zaczęliśmy o tych cenach, no to tak, na zachód jedzie się ubrać, a na wschód zjeść. Jedzenie jest bardzo tanie, spożywka, najlepiej na targu, u babuszki. Są pyszne kiszonki. Kiszone pomidory to jest Daniela. Hit. Mój hit to są kiszone babłażany. Bardziej te czarne mi smakowały niż te białe, bo mają te białe babłażany. Mają dużo kiszone. Kiszonego arbuza nie próbowaliśmy, bo to chyba jeszcze za wcześnie, nie sezon. Kupiliśmy sobie w słoiku, ale to co kupowaliśmy w supermarkecie, to te psy bezpańskie zjadały wszystkie te ryby, jakieś tam suszone rzeczy. No, suszone ryby. Suszone owoce morza. Oni to traktują jako przekąskę, ale to już naprawdę trzeba lubić ryby, żeby... Czy jakieś próbowaliśmy robić grilla, jakieś te wędliny, kiełbasy. W ogóle wszystko to, co kupowaliśmy w supermarketach, nawet jakichś znanych, markowych, nam nie smakowało przeszłyków. No i ta żywność na targu jest dużo tańsza, dużo lepsza, taka jest swojska, niż w pierwszym na przykład spożywczym. Mniej, tak. To nie jest tak, że idziesz i na każdym rogu masz sklep i czynny do nie wiadomo której. Więc tutaj trzeba wcześniej ogarnąć zakupy. Jak widzicie sklep, lepiej zajechać i je zrobić, bo potem może się okazać, że takie sklepu nie będzie. Duże miejscowości, stolica i od Kijów i Odessa. Tam ceny są porównywalne do cen, które są w Polsce. Ale o dziwo, Odessa jest droższa niż Kijów. A tak, Odessa to była droższa. Więcej. Ale mimo wszystko Odessa, to jest na poziomie polskim, nie są gdzieś tam próbowane ceny. Natomiast ubrania, ubrania są droższe, w ogóle totalnie się nie opłacają. Tak. Są też polskie sieci, Krop. A w polskich produktów. Rezerw, tak. Chemia jest polska, tylko taka chemia. I to wszystko jest droższe niż w Polsce, no ale to wiadomo, na eksport troszeczkę to będzie droższe. Ale mają też dużo tej swojej chemii, takiej, w której nie zatracili naturalności. Jest o wiele mniej składników, nie ma żadnych pegów. Te sosy, keczupy. O, sosy, keczupy, całą lodówkę mam. Tego, tak? Te sosy. Mają różne rodzaje, tam możecie sobie wszystkiego spróbować. Słodycze. Chociaż też próbowaliśmy chipsów krabowych, to nie, oni mają takie specyficzne. Ryby tutaj dosyć są specyficznie w ogóle chyba przyprawiane. Bo jak kupimy ryby i owoce morza, to... Nie, w Odessie, tak jak na tym targu, w tym odcinku... A, to tam były dobre. Sama wybrałam owoce morza i rybki, to było przepyszne. To było świeże i oni... A nie suszone, marynowane... To się specjalizowali. I tak. Także to było okej. Okay. Podobnie jest z sosami do ryb. Z nimi też jest różnie, więc uważajcie. Troszkę nam się zmieniła droga. Tą drogę bym ocenił na dobrą. Nie wiem, jak to będzie potem w nagraniu. Więc zobaczymy. Kawior. Kawior to jeszcze też jest ich narodowe danie. Ale też nie jedliśmy. Ale jest. Nie jest w jakichś tam strasznych cenach. Po prostu po tych wszystkich rybach suszonych w owocach morza. Odpychnęło nas. Kawior, już mamy dosyć, nie? Słodycze. Nie od łączna część ukraińskiego menu. Słodycze. No ale nie ma się co dziwić, jak prezydent jest cukiernikiem, to... Jest król czekolady. Wszyscy znają, w Polsce też ale jest. Ale nie, nie odchodzi. No dobra, niech sobie jest tym królem czekolady i właścicielem tej największej fabryki cukierków. Ale to jest naprawdę smaczne. Dobre są to. Dobre są te cukierki. Ale wiele z was miało możliwość spróbowania w Polsce.
nie taka wpakowana w... W tej chemii, bo ona jest taka trochę dziwniejsza, tylko w takich... Jakich chemii? Chemicznych tych takich dziwnych... Pasłodkach. Tylko takich plastikowych, takich... Nie plastikowych. Nie taka pakowana taka w pasłodka, tylko normalna na wagę z blachy. Ona najbardziej smakowała ta taka kakaowa. Włączona, tak. Waniliowa kakao. I tutaj, jeżeli chodzi o chałupę, jest ona trochę inaczej robiona, bo chałupa jest zwykle z sezamu, a Ukraińcy robią ze słoneczników. I jak wjeżdżaliśmy na Ukrainę, jechaliśmy w stronę Kijowa, to po prostu wielkie pola słoneczników, takich czarnych, dojrzewających, suszonych na słońcu. Przez cały dzień, całą noc nosiły wielkie kombajny. To są przeogromne pola. Do tej pory właśnie myślałem, że węgrzy są potem. Tak, potem. Tak myśleliśmy, dopóki tutaj nie przyjechaliśmy. Druga sprawa to kukurydza. A, kukurydza. Kombinaty są. Tak jak w Mołdawii wszędzie były winogrona, winnice, tak tutaj przede wszystkim słoneczniki i kukurydza. Idąc z ciosem jedzenia, jak chcecie zjeść gdzieś na mieście, to też trzeba uważać, bo jest dużo takich ekskluzywnych restauracji, ale to zawsze zobaczycie, jak wejdziecie, że menu i ceny są na wysokim poziomie, ale jest też dużo fajnych miejsc, gdzie można sobie zjeść naprawdę w małych pieniądzach. Skręć łagodnie w prawo. Chcesz znaleźć taką perełkę jak... Tak, tak jak w pierwszym odcinku... Butelkowego Gaudi, bo tak został on nazwany. Nasz butelkowy Gaudi, barsz po prostu wymiatał. To najbardziej mi smakowało w ogóle tutaj w Ukrainie. Tak, zupy, oni zupami w ogóle... Zupą da się tak najeść, ten barsz. Syta. Tak syty, gęsty, tam były ogromne kawałki mięsa. Gładki. Ogromne kawałki ziemniaków. Strasznie dużo kapusty, marchewki, warzyw i taka śmietana prawdziwa, taka swojska śmietana. Jak kilka lat temu w Polsce. Nie taka u nas. Teraz ją się kupuje na specjalnych działach w biomarketach, a tu jest taka w kasach. A tu jest tak normalnie i ten warzyw, przeogromna porcja, po prostu za wódzę. Idzie się posikać ze szczęścia już w trakcie jedzenia. Ale smaki też dobre. W ogóle tak, to jest raj dla takich osób jak ja, które są bardzo dobre. Ale zobacz. Zaraz gdzieś znajdziemy. Może jakiś taki, znowu nam się rzuci w oczy, kolorowy zajazd. W ogóle Ukraina jest bardzo kolorowa. Oni tak inaczej podchodzą do kolorów. Nie wiem dlaczego. Pozostałości postkomunistyczne jeszcze. Niby to kiedyś... jest takie kiczowate, ale jednocześnie wydaje Ukrainie kolorów. I wesołości życia. Tak. To jest takie pozytywne, takie optymistyczne. Podobnie z pamiątkami, często są one bardzo kiczowate, kolorowe. Ich cena w ogóle nie jest adekwatna do jakości. Ale kupuje się to z przyjemnością. Magnesy, ciężko w ogóle, bo my zbieramy magnesy, ciężko nam było wybrać jakiś tam magnes, bo... No, duży wybór. Słabe, duży wybór. Ale takie były... Nie dawa. Policja. Pierwsze, co słyszysz, jak mówisz, że jedziesz na Ukrainę, to to, żeby sobie wziąć więcej pieniędzy na łapówki dla policji. Jest to mit. Może kiedyś tak było i ci, co mówią w tej chwili o tym. Nie mówię, że to się już nie zdarza tutaj, bo jest to jak najbardziej możliwe. Nas to nie spotkało. Policja widziała nas. Widziała nas. Mijaliśmy policję kilkukrotnie. Tutaj w dalszym ciągu, jak w postsowieckim kraju, stoją sobie specjalne punkty, gdzie trzeba zwolnić i tam policja łapie. Nie ma czegoś takiego, że stoją z suszarką, ewentualnie jadą za tobą, mogą cię złapać za jakieś wykroczenie, więc nie wzbudza tu jakiegoś większego w policji zainteresowania to, że jedzie się na polskich tablicach,
Poza tym tutaj jest bardzo dużo polskich tablic. Przez całą Ukrainę idziemy, to są polskie tablice. Ukraińcy w jakiś sposób kupują od nas samochody. Tego nie wiem, może ktoś to będzie wiedział. W normalny sposób kupują samochody, no, kupują, tylko potem jeżdżą, nie przejestrują, jeżdżą do naszych blachy. Mają to jakoś tak bardziej wywalone. I za jakiś czas myślą, że spotkaliśmy rodaków, uśmiechając się do nich. Tak, a to Ukraińcy. Oboje nie znamy cyrylicy, nigdy w życiu się nie uczyliśmy ani ukraińskiego, ani rosyjskiego. Tak? Tak, ja też w ogóle. Kiedyś Anki próbowałem, ale 2 dni trwało. Była fascynacja. Ale może się kiedyś nauczymy. Ale w ogóle ten język jest strasznie prosty dla nas. Jest, nie znając nawet angielskiego, jakichś tam innych języków, da radę się dogadać. Są tak podobne słowa. Jest tak podobny klimat tego języka. Jest tak prosty. Angielski jest prostym językiem, ale to jest jeszcze bardziej język słowiański. Tak. Taki podobny, nie wiem, sposób myślenia, nazywania różnych rzeczy. Bardzo dużo podobnych słów. I jeszcze jak do tego dojdą ręce, namigi, to... Żaróweczki. Kanikuły to są chyba wakacje potem. Po rusku. Jeszcze jeden temat zakupów, czyli alkohol. Tak, ceny alkoholu są super. Jest on o wiele tańszy. Naprawdę opłaca się. Ale większość trzeba wypić na miejscu, bo przez granicę możemy przewieźć litr czystej i chyba 2 litry wina. Jakoś tak mało. Ale wiele jest tutaj win gruzińskich w o wiele lepszych cenach niż u nas w Polsce. Koniak Szabo. Jest najsłynniejszy. Wódka na Miro. Miro. Chyba takie sikacze. Sprzedawane są w takich butlach litrowych, wielkich. Plastikowych, tak. W większości. Ale są bajecznie tanie. Bajecznie. Rozpiętość tych cen jest różna, bo też są lepsze mieć na piwa, ale no nie próbowaliśmy tego. Raj dla alkoturystów. Jak się chcesz przyjechać na piwo. Korzystaliśmy na taką opcję, że sobie zjechaliśmy do Mołdawii i zobaczyliśmy, gdzie tam nie byliśmy. Zwiedziliśmy winnicę. Tam to wino i szampan jest naprawdę dobry, tani i polecany. Głupie w głowę, bo ona była pijana po 1/3 kieliszka. To widać na naszym vlogu. O Mołdawii. Żeby nie było za cukierkowo, to niestety są też minusy Ukrainy. Tak, mówimy, co nam się nie podobało najbardziej. To, co najbardziej szokuje i od razu rzuca się w oczy, to są śmieci. Znaczy tak, Ukraina jest piękna pod warunkiem, że się nie patrzy pod nogi. Czyli patrzy się na widoki, na morze, ale tutaj naprawdę już nie. Jest to jeszcze taka rzecz, którą muszą się nauczyć, bo nawet byliśmy świadkami stojąc na klifie, jak Ukrainiec wypił napój i w dół do tego klifu. W wielkiej butelce i on sobie zrzucił z klifu prosto do morza. Podobnie jest z innymi aspektami ochrony środowiska. Tu się jeszcze ostały przy drogach takie podjazdy do naprawy samochodów. U nas też to kiedyś było. Ale chyba właśnie przez to też zostało zlikwidowane, że oni olej leją bezpośrednio na ziemię. Nie ma czegoś takiego, że podjedzie i ten olej zabierze, odda gdzieś na jakieś stacje utylizacji czy coś. Po prostu podjeżdża, wymienia. Jak zobaczycie właśnie takie podjazdy, bo one są często nawet przy głównych drogach, to też zobaczycie coś, co od razu szokuje, czyli ten olej porozlewany naokoło. Wszędzie walające się opony. Co? Opony. A, opony. Opona w morzu, opona w rzece, opona na plaży, obok plaży, opona na miejscu takim jakimś tam kempingowym. Wszędzie są te opony. No, jest tylko opony. Tak. No, opon, śmieci, wszelkiego rodzaju śmieci. Sanitariaty. Smród. Też pozostawiają smród. Wiele do życzenia. I bardzo dużo Ukraińców pali.
mimo tego, że jest zakaz, tak jak u nas, spalenia w miejscach publicznych. Też u nas też jest z tym różnie, ale... Jakieś te papierosy takie, no... Patologicznie jednak. Ukraińskie, one są jakieś bardziej śmierdzące. No w ogóle to jest raj chyba dla... Bo ceny papierosów też są dla nałogowców. Ceny papierosów też są bardzo niskie i... I to są sklepy, które są najdłużej otwarte, czyli kioski. Papierosy można kupić zawsze na Ukrainie. Co by nie było, to jak ci się chce jarać, to papierosy znajdziesz. Prędzej jak chleb, jak alkohol. Alkohol też niestety. Wiem, co mi się nie podobało. W morzu było strasznie dużo meduz. I one, jak są żywe, są ok. Ale czasami były takie dni, kiedy one zdechłe były na plaży. I tego było mnóstwo, ale się tego wrzuciłam, to mi się nie podobało. Była taka pora tak roku. Ciężko tak się dotyka się tą meduzę. Czasami nie chcący. Z początku to się w ogóle ich baliśmy, bo taki był gość, ja nie pamiętam jak on się nazywa, gdzieś zrobię napis. On był na Animal Planet i go właśnie ugryzła meduza i póki nie przeczytali. Nie przeczytali, poparzyła. I zginął. I tak póki nie poczytaliśmy, to podobnie się baliśmy, obijaliśmy. Wszystkich. Przyjechali nad morze do meduzy i szybka była. Dla mnie największym zaskoczeniem była pogoda. Wyjechaliśmy w połowie września, prognozy były takie o, że będzie około 20 stopni. Ale ona miała obawy, że będzie padał śnieg. Nie, no bez przesady. Ale opaliliśmy się, wyglądamy jak prosiaki opalane na ruszcie, po prostu moment. Opaliliśmy się, ile? Jednego dnia tak nas strzaskało. Ja to jeszcze jak prosiak, ale ty? Nie tego odpali do tej pory, po prostu masakra. Podsumowując, polecamy Ukrainę. Mimo jakichś minusów czy rozczarowań, ten wyjazd był udany. Jesteśmy zadowoleni. Było naprawdę pięknie, tanio. I dziko, bo. I miło. Wyjeżdżamy za granicę, za miedzę praktycznie, a mamy w wehikuła jakieś 20 lat wstecz. Ale sąsiedzi przyjmują Polaków. Także nie bójcie się tego kierunku. Kierunek polecam. Pakujcie samochody, kampery, plecaki i ogień na Ukrainę, bo to nie będzie trwało wiecznie i długo, bo widać już też zmiany i widać, że to jest teraz, a za jakąś chwilę... Ceny mogą być takie jak u nas. Mogą zaśmiecić całkowicie morze, że nikt nie będzie chciał siedzieć. To jest ostatni moment, żeby poczuć tą Ukrainę taką, jaka jest. Jak macie do nas jakieś pytania, bo nie wszystko da się tak ogarnąć w jednym filmie. Chętnie na nie odpowiemy, piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach. Pomożemy rozwiać wątpliwości. Zmotywujemy. A już, jeśli oglądacie to po jakimś waszym wyjeździe, to też chętnie zobaczymy, jak to u was wyglądało. Odczucia? Co wam smakowało, co tanio kupiliście, co zobaczyliście. Jeszcze coś wypić. Jakie mieliście doświadczenia? Jaka była pogoda, jaka była. Tak.